Konieczność chrztu. Sam Pan powiedział, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlaczego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody? Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by odradzać z wody i z Ducha Świętego wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg związał zbawienie sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. To nawiązuje do trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, w szczególności, teraz przeczytamy, to jest rozmowa z Nikodemem i tam właśnie te słowa padają. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Myślę, że to wystarczy tego fragmentu. No i ta nauka o tym konieczności chrztu właśnie tutaj stąd wynika. Tylko pierwotnie, tak jak ja tutaj czytam, no to jest pierwsze, że trzeba się powtórnie narodzić z wody i z ducha. Oczywiście sakrament chrztu to zawiera, ale w starożytności na przykład, kiedy neokatechumeni ginęli na przykład tam, powiedzmy, z tego tytułu, że są, no, byli przez Rzymian uważani za chrześcijan, prześladowani, no to się mówiło o tym, że oni mieli chrzest z krwi. Jest też chrzest z pragnienia. Niekoniecznie musiał być to literalnie rzecz biorąc obrzęd chrztu, nie? I to w starożytności było to uznawane, nie? I tutaj to zdanie: Bóg związał zbawienie sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. Nie? To znaczy, Bóg może dawać zbawienie niezależnie od tego, czy ktoś był ochrzczony, czy nie. Przy czym warunkiem wstępnym to było to, że ten ktoś poznał Ewangelię. Nie? Poznał Ewangelię i mógł poprosić o chrzest, wiedząc, czym jest Ewangelia. Taki tu jest warunek wstępny. Ja myślę, że tutaj oczywiście ten chrzest z wody i z ducha to jest sakrament, znak, ale to, o co chodzi, to chodzi o istotę. Tak w rozmowie z tą Samarytanką mówił tam: prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. W duchu i prawdzie. Poza tym przy sądzie ostatecznym w ogóle nie ma mowy o tym, czy ktoś był ochrzczony, czy nie był ochrzczony. W ogóle o tym nie ma. Takiego warunku nie ma, tylko czy okazał miłosierdzie. Czyli właściwie, czy miał w sobie miłosierdzie, czyli to nawrócenie, można tak powiedzieć. Czy ma w sobie tą przemianę z egocentryzmu na miłość. Nie? To jest tego typu rzeczy. Natomiast sakrament chrztu niewątpliwie to wyraża po prostu. I jeżeli ktoś jest świadomy, o co chodzi czym to jest, no to ten sakrament chrztu powinien przyjąć jako wyraźny znak takiej deklaracji i wejścia w tą drogę nawrócenia. Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi właśnie. Podobnie jest chrzest pragnienia. Przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem. Jeśli chodzi o katechumenów, którzy umierają przed chrztem, ich wyraźne pragnienie przyjęcia tego sakramentu, połączone z żalem za grzechy i z miłością, zapewnia im zbawienie, którego nie mogli otrzymać przez sakrament.
Ponieważ Chrystus umarł za wszystkich i ostatecznie powołanie człowieka jest w istocie jedno, mianowicie boskie, powinniśmy utrzymywać, że Duch Święty wszystkim daje możliwość uczestniczenia w tym misterium paschalnym w tylko Bogu znany sposób. Każdy człowiek, który nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szuka prawdy i pełni wolę Bożą na tyle, na ile ją zna, może być zbawiony. Można przypuszczać, że te osoby zapragnęłyby wyraźnych chrztu, gdyby wiedziały o jego konieczności. W Ewangelii Pan Jezus mówi, nie? To ci Niniwici, nie? Na podstawie słów tego proroka nawrócili się, nie? Zaczęli pokutować, nie? Potem ta królowa Saby też. A w ogóle o chrzcie, o niczym takim nie było mowy, tylko o tej autentycznej więzi z Bogiem, nie? Ewentualnie. Właściwie o posłuszeństwie Bogu, nie? Szukanie mądrości czy prawdziwego Boga. I to wystarczyło im do tego. I Pan Jezus ich dał jako taki pozytywny przykład. Trudno by było przypuszczać, że ich na sądzie osądzi negatywnie. To raczej nie pasowałoby do tej wypowiedzi z Ewangelii. Nie? Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i miłość Jezusa do dzieci, która kazała mu powiedzieć: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Tym bardziej naglące jest wezwanie Kościoła, by nie przeszkadzać małym dzieciom wejść do Chrystusa przez dar chrztu świętego. Tutaj czasami w tych sporach, bo niektóre odławy protestantów kwestionują chrzest dzieci. Kwestionują. No to trzeba pamiętać, że ten chrzest dzieci był już na poziomie dzieł apostolskich. Bo jeżeli na przykład tak w tym przypadku pierwszego chrztu pogan u Korneliusza, oni się nawrócili i ochrzcił cały dom. To samo jak ten strażnik więzienia, to co Paweł tam w nocy wyszli, tam było trzęsienie, oni tam wyszli. Też się nawrócił i ochrzcił się cały dom. No trudno sobie wyobrazić, że w domu nie było dzieci tam wtedy. No więc ten chrzest dzieci, one nie są wymienione, że były ochrzczone, ale cały dom to cały dom, a nie dorośli, a dzieci potem, nie? Tylko po prostu ochrzcił wszystkich, nie? Ta praktyka właściwie była od samego początku. Chociaż do kościoła wpierw napływali ludzie konkretnie, którzy się nawrócili na podstawie słuchania przepowiedni, kerygmatu, no i jako tacy, jako dorośli byli chrzczeni. No ale potem przypuszczalnie te swoje dzieci też chrzcili od razu. Te takie argumenty, że tam chrzest dzieci, czy on jest potrzebny, czy nie i tak dalej, no to mówię, no jest taka sytuacja, że on musiał być już na samym początku. Samym począł za apostołów. Tyle, że po prostu oni wtedy bardzo mocno, znaczy rodziny były mocniejsze. Nie? I wtedy było tak, że jednak te dzieci miały, jeżeli rodzice byli naprawdę wierzący, to te dzieci musiały mieć takie dobrą formację duchową od razu. Do Tymoteusza też Paweł pisze, że jego babka już była ochrzczona i matka. I dzięki tym, że one go wychowywały w wierze, nie mówi, kiedy był ochrzczony, nie? Ale mówi o tej łasce, która w pierwej była w jego babce i matce, a była taka w obfitości. Więc no nie ma tam akurat mowy, że on był ochrzczony jako dziecko, ale można się tego spodziewać, że on akurat był jako no, przynajmniej niedojrzały młodzieniec, albo jako, po prostu jako dziecko rzeczywiście ochrzczony. To jest wysoce prawdopodobne. Natomiast oczywiście nie jest to stwierdzone wprost i bezpośrednio. Ale to wychowanie wtedy w domu było bardzo mocno zależne od rodziców, nie? Od ich formacji. Także dzieci ochrzczone stawały się chrześcijanami po prostu. Tyle. Teraz w tej chwili sytuacja jest oczywiście o wiele bardziej skomplikowana. Nie? I to nie jest takie proste. Często jest tak, że dzieci się bardziej wychowują w swoim własnym środowisku, w
właśnie rówieśników. Już nawet szkoła nie jest takim mocnym miejscem wychowawczym, tylko właśnie jakieś takie różne, dziwne czasami sytuacje, układy, nie? Łaska chrztu. Dzielne elementy sakramentalnego obrzędu chrztu oznaczają różne jego skutki. Zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci i oczyszczenia, a także o odrodzeniu i odnowie. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym. Oczyszczenie z grzechów to jest to obmycie i nowe narodzenie w Duchu Świętym. Zresztą podczas chrztu jest też namaszczenie, zresztą tu będzie o tym jeszcze. I to on znaczy też właśnie dar Ducha Świętego. Na odpuszczenie grzechów, czyli ten pierwszy. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzech. W tych, którzy zostali odrodzeni, nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im wejściu do Królestwa Bożego, ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, wśród których najcięższym jest oddzielenie od Boga. To jest taka nauka, która była od starożytności, ale ona prowadziła do dziwnych takich czasami, powiedziałbym, praktyk. Dla mnie osobiście, mówiąc szczerze, to podejście troszkę jest zbyt literalno-prawne. Natomiast chrzest jest misterium i chrzest to nie jest fakt, po prostu fakt formalno-prawny, chociaż też takim faktem formalno-prawnym jest, bo jest zapisane w księgach i tak dalej, potem w oparciu o te odpisy i tak dalej, tam się człowiek może na przykład wejść w inne sakramenty, na przykład małżeństwo, nie? Bierzmowanie, małżeństwo i tak dalej, nie? To jest fakt, ma konsekwencje prawne, nie? Ale w tym najważniejszym wymiarze on jest pewnym misterium i chrzest jest właściwie początkiem i on jest, co się rozciąga na całe życie, nie? Przez to jest program życia, to jest to charakterystyczne dla chrześcijan. I już, choć jeszcze nie, chociaż jeszcze jest to jakby w drodze, nie. Tutaj tego myślenia nie, jak podejdzie się od strony formalno-prawnej, to potem można dochodzić do takich paradoksalnych pomysłów. Ochrzczone pozostały jednak pewne doczesne konsekwencje grzechu, takie jak cierpienie, choroba, śmierć, nieodłączne od życia ułomności, takie jak słabości charakteru, a także skłonność do grzechu, którą tradycja nazwała pożądliwością, metaforycznie zarzewiem grzechu. Pożądliwość jest nam pozostawiona dla walki. Nie może ona szkodzić tym, którzy nie dają jej przyzwolenia i mężnie opierają się jej z pomocą łaski Jezusa Chrystusa. Właśnie dzięki temu każdy otrzyma nagrodę, kto będzie należycie walczył. I chodzi o taką rzecz, że chrzest, który uwalnia nas od grzechu pierworodnego, nie zwalnia nas z tych, uwalnia nas całkowicie od konsekwencji tego grzechu, czyli skłonności do grzechu, o czym najlepiej święty Paweł pisze w 7 rozdziale listu do Rzymian. I teraz problem polega na tym, że człowiek walczy z pokusami, z tymi myślami, które do niego przychodzą. Zresztą Pan Jezus, będąc bez grzechu poczęty, też miał pokusy. I zresztą tak jak się, bo to było zaraz po chrzcie, tak nawiasem mówiąc, w Jordanie, nie? On poszedł na pustynię, tam 40 dni pościł i po 40 dniach odczuł głód, no i wtedy było to kuszenie szatana. Jeżeli Pan Jezus miał pokusy, nie? To pewnie Matka Boża też i w związku z tym my też. Ale ojcowie pustyni mówili w ten sposób: zabierz pokusę, a nie będzie świętego. Pokusa jest taką sposobnością, bym powiedział, potwierdzenia wiary, wyboru Chrystusa. Sposobnością. Gdyby nie było pokus, nie byłoby takiej sposobności. Nie byłoby walki, nie byłoby tego wypracowania cnoty, wyboru, potwierdzenia tego wyboru i tak dalej. No i w związku z tym pokusa w pewnym sensie jest konieczna,
ale jednocześnie łaska chrztu jest taka, że Chrystus nas wspiera swoją łaską po to, abyśmy nie ulegli pokusie, nie wpadli w nią. Także ona no, na tyle pomaga. Chrystus nas wspiera i możemy z nią, z tą pokusą walczyć, o ile jesteśmy właśnie blisko Niego i z Nim zjednoczeni. Kiedy się oddalamy, to potem bywa różnie. Nowe stworzenie to jest to, ten drugi wymiar, ten drugi skutek chrztu. Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni neofitę nowym stworzeniem, przybranym Synem Bożym, który stał się uczestnikiem boskiej natury, członkiem Chrystusa, a z Nim współdziedzicem, świątynią Ducha Świętego. Te wszystkie takie określenia, które nowe stworzenie, przybrany Syn Boży, uczestnik boskiej natury, członek Chrystusa, współdziedzic, świątynia Ducha Świętego. To wszystko terminy, które określają tą samą rzeczywistość. Nie? Najświętsza Trójca daje ochrzczonym łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia, która uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w nim nadziei i miłowania go przez cnoty teologalne. Dalej daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego za pośrednictwem jego darów. I daje mu możliwość wzrastania w dobru przez cnoty moralne. W ten sposób cały organizm życia nadprzyrodzonego chrześcijanina zakorzenia się w Chrzcie Świętym. Uzdalnia go do wiary w Boga. Wszystko jest łaską. To jest taka ważna, powiedziałbym, teza. Wszystko jest łaską. Nawet to, że my chcemy odpowiedzieć na Boże wezwanie, czy na Bożą miłość, naszą miłością, jest także łaską, bo ta miłość, którą mamy kochać Chrystusa, od Niego pochodzi. Z naszej strony jest potrzebne to otwarcie się na Niego, na to, żeby ta łaska w nas działała i dokonywała przemiany według Jego woli. No i tutaj to jest związane z chrztem. Uzdalnia do wiary, daje mu zdolność działania ponad niego za pośrednictwem Jego darów. Daje możliwość wzrastania w dobru przez cnoty moralne. To są takie trzy elementy. Cnoty teologalne, wiara, nadzieja, miłość. Cnoty teologalne, które są bardzo ściśle złączone z łaską Bożą. One są możliwe tylko jako łaska Boża. Oczywiście do wszystkiego jest potrzebna łaska Boża tak naprawdę, ale one są w sposób taki, powiedziałbym, organiczny. Potem zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego. Jakąś taką otwartość nam dają, które pozwalają nam działać zgodnie z Duchem Świętym i wzrastać w cnoty moralne. Cnoty moralne są takie, których dużym komponentem jest nasz wysiłek, nasz wkład, nasze zdecydowanie, nasz wybór. Tutaj najważniejsze cnoty moralne Nowego Testamentu to jest wytrwałość, wierność, cierpliwość. Są takie powtarzające się, najczęściej wymienione. Wymieniane. W każdym razie chodzi tutaj o to, że ta łaska nas wprowadza dopiero w życie. Nie? Chrzest jest sakramentem obdarowującym życiem, ale to życie my musimy podjąć. Zawsze najważniejsza jest współpraca z łaską. Sama łaska tego nie załatwi. Bóg na siłę nikogo nie zbawi. Natomiast daje łaskę po to, abyśmy podjąwszy ją, osiągnęli coś, co w naturalny sposób jest dla nas nie do osiągnięcia. Włączenie w Kościół, ciało Chrystusa. Chrzest czyni nas członkami ciała Chrystusa. Jesteście nawzajem dla siebie członkami. Z listu do Efezjan. Chrzest włącza w Kościół. Ze źródeł chrześcijańskich rodzi się jedyny lud Boży, nowego przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, kultur, ras i płci. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. To włączenie w Kościół jest, powiedziałbym, znaczy ta, może tak, włączenie w Kościół odsłania taki wymiar dla nas, szczególnie tutaj ludzi Zachodu, po tej nowożytności, całej tej
taki trochę enigmatyczny, dlatego że my jesteśmy wychowani w takiej mentalności bardzo jednostkowej. I tutaj jest to przełamane. Wszyscy jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Jesteśmy nawzajem dla siebie członkami, zwłaszcza Kościele. Nie ma chrześcijaństwa solo, tylko jest we wspólnocie z innymi. No, wspólnotą jest Kościół. I ta wspólnotowość, ta komunia, która zresztą jest odblaskiem komunii Boga, Bóg jest komunią osób, ona jest w życiu, aby każdy był sobą, stał się, był autentycznie sobą, jest konieczna do tego, żeby uzyskać pełnię życia. Sakrament chrztu obejmuje wszystkich, niezależnie od tego, czy są Żydami, Grekami, czy kimkolwiek innym, czy mężczyznami, czy kobietami. I wszystkich uzdalnia do tego, aby weszli w tą komunię, to misterium Kościoła. Ochrzczeni stali się żywymi kamieniami, znowu inny obraz tego samego, budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo. Przez chrzest uczestniczą oni w kapłaństwie Chrystusa, jego misji prorockiej i królewskiej. Są wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem, Bogu na własność przeznaczonym, aby ogłaszać dzieła potęgi tego, który ich wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Chrzest daje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych. Tutaj już żeśmy mówili o tym, że jest kapłaństwo powszechne, kapłaństwo służebne, sakramentalne, różnie się to nazywa. I to kapłaństwo wiernych jest na mocy chrztu, jest kapłaństwem tym powszechnym. To, że my poprzez Chrystusa mamy dostęp do Ojca, możemy Mu składać realne ofiary, to związane z modlitwą, z jakimiś, czy z miłosierdziem, czy przez jakąś ascezę. W każdym razie my to możemy Bogu ofiarować. I tak naprawdę to jest takie kapłaństwo, bym powiedział, związane z tym codziennym życiem, no, z życiem po prostu. Natomiast Kościół, kiedy staje przed Chrystusem jako Kościół, jako to misterium, no to w tym misterium odbywa się też misterium tej czci i kultu. I tutaj pojawia się kapłan służebny, który w imieniu Kościoła, dla Kościoła, przewodnicząc tej wspólnocie Kościoła, właściwie sam będąc sakramentem Chrystusa, obecności działania Chrystusa, składa w imieniu Kościoła, przez ten Kościół i wszystkich, którzy są w nim obecni, Bogu cześć i ofiarę. I to jest kapłaństwo sakramentalne, czy służebne. Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony nie należy już do samego siebie, ale do tego, który za nas umarł z martwych. O tej chwili jest powołany, by poddał się innym i służył im we wspólnocie Kościoła, by był posłuszny i uległ przełożonym Kościoła, by ich uznawał z szacunkiem i miłością. Tak jak chrzest jest źródłem odpowiedzialności i obowiązków, tak też ochrzczony posiada równocześnie prawa w Kościele. Ma prawo do przyjmowania sakramentów, do karmienia się Słowem Bożym i korzystania z innych pomocy duchowych Kościoła. Nie należy do samego siebie. To jest znowu ten nasz indywidualizm, nie? Tutaj zgrzyta akurat tutaj. Ochrzczony już nie należy do siebie samego. Mocne jest takie zdanie. Należy do tego, do Chrystusa. I w związku z tym, jako członek ciała Chrystusa, powinien wypełniać misję Chrystusa. To jest misją uświęcenia, nie? Nie przyszedłem po to, żeby świat sądzić, ale po to, aby go zbawić. Misja zbawienia poprzez głoszenie i wprowadzanie w żywą więź Chrystusa. I to jest takie fundamentalne zadanie Kościoła, które jest realizowane przez, praktycznie powinno być realizowane przez wszystkich. Tylko na różny sposób, nie? Bo taki pierwszy kontakt najczęściej ludzie z zewnątrz mają przez chrześcijan normalnych, świeckich. Dopiero później się jakoś to przechodzi do spotkania z oficjalnym kościołem, czyli
z kapłańcem służebnym. No i tam po prostu jest i nauka pełna, i przygotowanie do chrztu i tak dalej. Natomiast początek normalnie jest jakiś tam w kontakcie ze świeckimi, nie? Którzy w ten sposób uczestniczą w tej posłudze prorockiej, które są wymienione te posługi wcześniej, nie? Kapłańska, prorocka i królewska. Ochrzczeni, odrodzeni przez chrzest jako dzieci Boże, są zobowiązani do wyznawania przed ludźmi wiary, właśnie, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła i uczestniczenia w apostolskiej misji działalności ludu Bożego. Z czego niestety większość ludzi sobie nie zdaje sprawy i chrześcijan, znaczy katolików, i są anonimowymi katolikami w przestrzeni społecznej. Ja nie mówię, że chodzi o ostentację, bo to ostentacja jest niedobra, ale świadomość, że trzeba dawać świadectwo, jest konieczna. Tylko znowu trzeba być roztropnym, nie można rzucać pereł przed wieprzem. To mówi mędrzec Starego Testamentu. To trzeba umieć wyczuć moment, w którym coś można powiedzieć, bo jak się próbuje wszędzie mówić właśnie, zaczynając od Chrystusa, no to po prostu to zaczyna być śmieszne, to jest antyświadectwo wręcz. Ale taki obowiązek, jak widzicie, tutaj jest, nie? Trzeba w tym wszystkim mądrości i roztropności. Chrzest stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami, również z tymi, którzy nie są jeszcze w pełni komunii z Kościołem katolickim. Ci bowiem, którzy wierzą w Chrystusa i w sposób właściwy przyjęli chrzest, trwają w jakiejś, choć niedoskonałej wspólnocie, komunii z Kościołem. Usprawiedliwieni z wiary są przez chrzest włączeni w Chrystusa i dlatego w sposób uznawany, uzasadniony zdobi ich imię chrześcijańskie, a synowie Kościoła katolickiego słusznie uważają ich za braci w Panu. Chrzest zatem stanowi sakramentalny węzeł jedności między wszystkimi, którzy zostali przez niego odrodzeni. To jest z dokumentów soborowych o tak zwanych kręgach przynależności do Kościoła. I to jest ten, powiedziałbym, drugi krąg, bo pierwszy to są ci, którzy są wiernymi, uczciwymi katolikami. Drugi jest właśnie ci chrześcijanie ochrzczeni, ale nie należący w pełni do Kościoła katolickiego, mając jakąś taką czy inną przeszkodę. Ale przez chrzest są w tym Kościele, w jedności. Niezatarte duchowe znamie. Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest upodobnia się do Niego. Chrzest opieczętuje chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, które oznacza jego przynależność do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może nie przynosić owocu zbawienia. Sakramentu chrztu udziela się jeden raz. Nie może być powtórzony. To jest bardzo zdecydowanie to powiedziane. Nie może być powtórzony. Wierni wszczepieni w Kościół przez chrzest otrzymali charakter sakramentalny, który konsekwentnie ich do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie konsekruje ich do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym. Pieczęć chrzcielna uzdalnia i zobowiązuje chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i gorliwej miłości. Właśnie to, co tam było napisane w pewnym momencie, że ten chrześcijanin przez chrzest już nie należy do siebie, jest członkiem Chrystusa i to mu daje ten przywilej uczestniczenia w liturgii, tej czci Boga, nie? Pełnej czci. I to jeszcze, ponieważ kapłanem jest naprawdę Chrystus i on jest tym prowadzącym liturgię. W nim ta liturgia się dokonuje i w nim ona została przyjęta jednocześnie przez Boga. I my uczestniczymy w tym darze. No bo jeżeli ktoś weźmie na przykład jak na początku w Biblii jest ten Kain, nie? Którego ofiara nie była przyjęta. To jest oczywiście symboliczny taki obraz, ale może ofiara nie być przyjęta. Może nie być przyjęta. Człowiek może się starać, może chcieć, ale może zupełnie nie być przyjęta. Natomiast w Chrystusie, czyli nawet podczas liturgii, ona jest przyjęta. To się mocą tego, że to Chrystus
tutaj to dokonuje. I to jest raz. A z drugiej strony ta przynależność do Chrystusa, ona domaga się pewnej konsekwencji. Tą konsekwencją jest obowiązek świadczenia o Chrystusie. Świadczenia przede wszystkim życiem. Życiem, ale także i słowem. Jest to potrzebne. Pieczęć Pana jest pieczęcią, którą naznaczył nas Duch Święty na dzień odkupienia. Istotnie chrzest jest pieczęcią życia wiecznego. Wierny, który zachował pieczęć do końca, to znaczy pozostanie wierny obietnicą chrztu, będzie mógł odejść ze znakiem wiary. Wierzy otrzymał otrzymanej na chrzcie w oczekiwaniu na uszczęśliwiające oglądanie Boga, które jest wypełnieniem wiary i w nadziei zmartwychwstania. Ja tu czasami, bo pytają o to, no to dobrze, jeżeli Bóg jest tak miłosierny i ktoś żyje uczciwie, sprawiedliwie i tak dalej, mówię, no to w związku z tym po co się chrzcić i być chrześcijaninem? Ja zazwyczaj na to odpowiadam w ten sposób. Słuchaj, jeżeli ktoś żyje porządnie, uczciwie, sprawiedliwie i tak dalej, nie jest ochrzczony, no to mam nadzieję, że będzie zbawiony. Mam nadzieję, ale nie mogę mu powiedzieć, że na pewno. Natomiast jeżeli jest ochrzczony i żyje uczciwie, sprawiedliwie, to na pewno będzie zbawiony. Bo taka jest różnica zasadnicza. No bo tutaj to opiszę właśnie. I poza tym jest taka rzecz, jeżeli ktoś poznał Ewangelię, zna jej wartość, a jednak by z uporem nie chciał się ochrzcić, no to wtedy jest to odrzucenie Chrystusa. Jeszcze o tym trzeba pamiętać. I poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Znajomość Chrystusa, znajomość Ewangelii i tak dalej prowadza autentycznie w życie. Obdarza łaską, która człowieka uzdalnia, tutaj była mowa wcześniej, uzdalnia do życia cnotami teologalnymi. Tutaj jest jeszcze wymienione są cnoty moralne, a wcześniej jeszcze zdolność działania pod natchnieniem Ducha Świętego. Te rzeczy wchodzą w to, co daje chrzest. Daje jakąś szczególną moc. I pytanie, czy się warto chrzcić, czy się nie warto chrzcić, jest tak naprawdę pytaniem abstrakcyjnym i czysto teoretycznym. Dlatego, że jeżeli ktoś poznał wartość Ewangelii, to pytanie jest bez sensu, dlatego że po prostu no, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli nie poznał wartości Ewangelii, no to w ogóle takie pytanie nie będzie stanie, bo będzie uważał, że po prostu trzeba w życiu być uczciwym i tyle. No i koniec. I tu się kończy sprawa. Także takie pytanie, które zresztą pada, nie? Czasami ludzie zadają takie pytanie. Ono no nie ma takiej, jak ściśle rzecz biorąc, merytorycznej wartości. Takie trochę dywagacje. Co by było gdyby? Co zresztą nie ma większego sensu w perspektywie Bożej.